Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosi wyrok dotyczący zakupu przez Ministerstwo Obrony Narodowej 3 samolotów z tzw. wolnej ręki. Resort odwołał się od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, według której procedura zakupu naruszyła przepisy. Wiosną tego roku Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się na zawarcie umowy z wolnej ręki na zakup przez MON 3 samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Zgodziła się, ale jednocześnie stwierdziła, że procedura tego zakupu była naruszeniem przepisów o uczciwej konkurencji. Resort obrony zaskarżył ten wyrok. Jak mówił wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, w tak ważnej sprawie jak zakup samolotów dla VIP-ów, resort powinien mieć prawo wyboru podmiotu według własnego uznania. Uważam, ażeby korzystanie z pośredników, skorzystanie z tego rodzaju podmiotów było w przypadku tak ważkiego sprzętu, a z doświadczenia naszej historii szczególnie ważkiego, korzystać z niesprawdzonych na rynku podmiotów. Właśnie ze względów bezpieczeństwa państwa zakup samolotów dla VIP-ów nie powinien podlegać takim samym procedurom jak na przykład zakup wyposażenia biurowego do ministerstw, uważa Jerzy Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. I dodaje, rząd powinien kierować się nieco innymi procedurami. Oczywiście powinien to robić w sposób racjonalny i gospodarczy, ale w interesie polskiej racji stanu. Innym argumentem był czas. Gdyby nie wykorzystano oferowanych przez firmę Boeing 2 ostatnich miejsc na linii produkcyjnej samolotów w specjalnej wersji, z zakupem byłoby trzeba czekać kilka lat, a obecne maszyny wynajmowane od lotu nie spełniają wszystkich wymagań bezpieczeństwa. Temat Puszczy Białowieskiej będzie jutro poruszany podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie. W planach nie ma jednak debaty o wpisaniu jej na listę dziedzictwa zagrożonego UNESCO. Taka dyskusja ma się odbyć w przyszłym roku. Puszcza Białowieska to przede wszystkim obiekt kulturowo-przyrodniczy, zwraca uwagę kapelan Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i ministra środowiska ksiądz Tomasz Duszkiewicz. Ten obiekt został stworzony ręką człowieka i przez lata pielęgnowany przez miejscową ludność. Problem polega na tym, że kilka lat temu potrzeba było, aby nie zaprzestać działań gospodarczych, żeby utrzymać te gatunki i siedliska. I zaniechano tych działań, wpisano Puszczę Białowieską na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, co spowodowało, że całkowicie wykluczono działalność Puszczy Białowieskiej. I co się stało? Stało się to, że zaczęły ginąć gatunki zwierząt i siedliska. Bez pomocy człowieka puszczę czeka śmierć. Znaczna część drzew w puszczy została zaatakowana przez kornika drukarza. Chore drzewa muszą zostać usunięte. To jedyny sposób na uratowanie unikatowych siedlisk i gatunków. Niestety działania ochronne chcą zablokować pseudoekolodzy. Już pytałem kilka razy, czy poniosą odpowiedzialność za swoje działania. Nie otrzymałem odpowiedzi na to. I również to jest takie zachowanie, powiedziałbym, nie do końca zgodne z interesem państwa, jeżeli szuka się wsparcia w postaci Komisji Europejskiej lub w postaci skarżenia do Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu. Dziś tak zwani ekolodzy będą protestowali w Krakowie w czasie sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bo jest wielki krzyk NGO-sów, ponieważ oni za to muszą odpowiedzieć. Bo to jest pod wpływem decyzji Dzika Polska, oddział Podlaski, poprzez ich naciski wyciśnięto na tamtym rządzie poprzednim Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, wywarto nacisk, aby zaprzestać działalności, złamano prawo Unii Europejskiej, zginęły siedliska, gatunki i teraz oni są w wielkim strachu, dlatego jest ta wielka wrzawa, bo niebawem, ja w to głęboko wierzę, że oni za to odpowiedzą. Bo wiadomo, trzeba ponieść konsekwencje. Ktoś do tego doprowadził. Ktoś zniszczył to Puszczę Białowieską. Komitet dziś rozpocznie analizować obiekty światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, które z różnych powodów katastrof naturalnych, presji cywilizacyjnej są w zagrożeniu. Temat Puszczy Białowieskiej będzie omawiany jutro. Obecnie nie ma mowy o tym, wbrew temu, jak informuje część mediów i polityków totalnej opozycji, żeby wpisać Puszczę na listę dziedzictwa zagrożonego UNESCO, mówi wiceszef resortu środowiska Andrzej Konieczny. Absolutnie nie można przewidzieć, jak zachowa się komitet, ponieważ my jako Polska, delegacja polska, nie możemy w naszej sprawie, w naszym punkcie
podnosić dyskusji, natomiast jakieś państwo z komitetu może zabrać głos, może wywołać dyskusję, mogą się państwa kolejne zgłaszać i w efekcie końcowym niewykluczone, że ta decyzja dotycząca Puszczy Białowieskiej może być zupełnie inna. Natomiast w tej chwili założenie jest takie, że dyskusja na temat obiektów zagrożenia lub nie zostaje przeniesiona na rok 2018. Resort środowiska zapowiada, że na terenie puszczy dalej będzie prowadził działania naprawcze i inwentaryzacyjne. Tym działaniom będzie towarzyszyła akcja informacyjna. Aby realizować wielkie projekty społeczne, które ma PiS, potrzebna jest stabilna, dobrze rozwijająca się gospodarka, mówił w programie Polski Punkt Widzenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Gość programu odniósł się tym samym do sobotniej konwencji PiS-u. Rozwój i gospodarka to dla rządu Prawa i Sprawiedliwości zadania priorytetowe. Dlatego, aby realizować wielkie projekty społeczne, potrzebna jest stabilna i dobrze rozwijająca się gospodarka. Większe wpływy podatkowe to nie jest tylko efekt dzisiaj uszczelnienia systemu podatkowego, chociaż to ważne, to się rzeczywiście udało, ale to jest również efekt znakomitej sytuacji gospodarczej. Polacy zarabiają więcej, nie mamy dzisiaj bezrobocia, rośnie konsumpcja w związku z tym, bo Polacy mają więcej pieniędzy, mogą sobie na większe zakupy pozwolić. Ponad 8% skok rok do roku sprzedaży detalicznej. To powoduje, że podatków rzeczywiście również wpływa więcej. PiS chce bardziej zintensyfikować działania w sferze infrastruktury, o czym podczas sobotniej konwencji mówił wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Nowe drogi, plany centralnego portu lotniczego, projekt kolei wielkich prędkości, super szybki internet. To wielkie wyzwania, przed którymi stoi w tej chwili Polska. My się chcemy tym rzeczywiście w najbliższym czasie zajmować. Te pierwsze półtora roku w tej chwili, na jesieni będą 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, to było ustabilizowanie sytuacji i odpowiedź na te takie, można powiedzieć, najbardziej rażące wyzwania, które nie zostały rozwiązane w poprzednim czasie. Przedpola do ofensywy. Przygotowanie przedpola do ofensywy, ale jednocześnie konieczność takiej nagłej interwencji w tych obszarach, gdzie było bardzo źle. Podczas programu poseł PiS Jacek Sasin odniósł się także do zrecenzowania prac rządu przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Potrzebna jest nie tylko to pochwalenie tam, gdzie trzeba pochwalić, ale potrzebna jest również przygana i pokazanie, że oczekujemy, że Polacy przede wszystkim oczekują szybszych, bardziej zdecydowanych i bardziej efektywnych działań. I tak jak prezes powiedział, ocena będzie jesienią na półmetku tej kadencji. Jeszcze w tym roku może wejść w życie ustawa, która umożliwi pozbawienie stopni wojskowych m.in. Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka. Pośmiertna degradacja generałów, komunistycznych zbrodniarzy to kolejny krok w kierunku dekomunizacji Polski. O planowanym wejściu w życie specjalnej ustawy poinformował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Jak zaznaczył, ma ona przywrócić polskiej armii prawdziwą historię. Ci ludzie powinni odejść z historii polskiej armii już dawno temu. Jest niesłychanie istotne przywrócenie armii prawdziwej historii walki o niepodległość, historii Armii Krajowej, historii żołnierzy niezłomnych. To linia, która ma kształtować świadomość polskiej armii i polską świadomość narodową, bo ona oddaje dążenie do niepodległości. Degradacja może dotyczyć osób, które z racji wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w stanie wojennym lub pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa w czasach komunistycznych. Decyzję o pozbawieniu stopnia podejmowałby prezydent w odniesieniu do generałów i admirałów, szef resortu obrony w odniesieniu do pozostałych oficerów. Prace nad nowelą ustawy trwają, więc już za niedługo wysokie stopnie z niektórych wojskowych mundurów mogą zniknąć. Póki co znikają już komunistyczne nazwy ulic i miejsc. Jednak to nie jedyne relikty komuny, które powinny zniknąć z przestrzeni publicznej, zauważa dr Jerzy Bukowski. To najwyższy czas, aby również z przestrzeni publicznej, oprócz patronów ulic i innych instytucji, a także pomników, głazów i innych znaków pamięci, zniknęła również Komunistyczna Partia Polski, zarejestrowana w roku 2004 przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Według medialnych doniesień minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podjął już pierwsze działania w celu delegalizacji tej partii. Obecnie trwa analiza dotycząca ewentualnego wystąpienia prokuratora generalnego z takim wnioskiem, ale to nie do niego będzie należało ostatnie słowo. Ostatnie będzie należało do Trybunału Konstytucyjnego, w którego kompetencji jest delegalizacja
działających niezgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej partii politycznych. Podejmowane działania to efekt ustawy dekomunizacyjnej, która zakazuje propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i miejsc publicznych. Wieliczka i Bańska Szczawnica. Te miejsca są inspiracją dla uczestników 19. Plenerum Malarskiego Artystów Niepełnosprawnych. Spotkanie potrwa do jutra, a dzieła artystów będzie można oglądać od 22 września. Od kilku lat uczestnicy warsztatów poznają i malują zabytki znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tegoroczną przygodę rozpoczęli od Wieliczki. Jak tłumaczy pani Bożena, aby zacząć malować, wystarczy chęć i odwaga. Potem rodzi się pasja. Ja zaczynam z ludźmi, którzy jeszcze nie malowali nigdy, od dekupażu. Jest to technika bardzo łatwa, jak się pozna, że tak powiem, szczegóły tej techniki. I po prostu nabiera człowiek odwagi i wiary w swoje umiejętności. Od zakupienia dwóch pędzelków swoją przygodę z malowaniem rozpoczęła pani Bogna. Weszłam do pracowni malarskiej, do mojej przyjaciółki, która tam się też zajmowała tak nieprofesjonalnie i pan plastyk zaproponował mi, żebym przyszła malować. Ja mówię, nigdy w życiu nie malowałam. A on mówi, trzeba spróbować. I niech pani kupi dwa pędzelki. Kolibry. Udział w plenerze to nie tylko okazja do rozwijania swojej pasji, ale także radość ze spotkania i odskocznia od codziennego życia. Zgodnie podkreślają uczestnicy. Zapomnieniem, nie myślę o niczym, maluję. Skupiam się na tym, żeby mi się rysunek podobał, żeby był zgodny z rzeczywistością, żeby coś tam wyrażał. Wieliczka nie jest ostatnim przystankiem tegorocznego pleneru. Dziś artyści udadzą się do Bańskiej Szczawnicy, górniczego miasteczka położonego na południu Słowacji. Inspiracją będą dla nich między innymi Stary Zamek, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy jedyna ocalała z 6 bram miejskich, Brama Pigarska. Wybrane prace będzie można oglądać na wystawie zatytułowanej Wieliczka i Bańska Szczawnica – zabytki na liście UNESCO. Te prace nigdy nie są chowane do teczek, one zawsze są prezentowane na wystawie. Taką wystawę otworzymy 22 września w ekspozycji Muzeum w Kopalni Soli na trzecim poziomie. Będzie tam prezentowana do 21 października, a później pojedzie do Bańskiej Szczawnicy. Możliwość wystawy nie tylko w Polsce, ale także na Słowacji to efekt uprzejmości doktora Józefa Labudy, dyrektora Słowackiego Muzeum Górniczego w Bańskiej Szczawnicy. Egzotyczne gatunki zwierząt mogą zagrażać naszym rodzimym ekosystemom. Coraz częściej nieodpowiedzialni hodowcy wypuszczają je na wolność. Problem dotyczy m.in. egzotycznych żółwi, które wypierają naszego rodzimego żółwia błotnego. Akcja wyłapywania egzotycznych zwierzaków trwała pod koniec czerwca w Puławach, Lublinie i Żółkiewce. Egzotyczne żółwie domowe wypuszczane na wolność stanowią ogromny problem dla równowagi polskiego ekosystemu. Jako większe, silniejsze wypierają naszego rodzimego żółwia błotnego z naturalnych siedlisk. O tym mówi się dość często, natomiast dwie pozostałe kwestie są często lekceważone. Natomiast ja uważam, że są one ważniejsze. Po pierwsze, jest to zagrożenie dla równowagi w ekosystemie. Duża ilość takich żółwi związana z ich żarłocznością. Tutaj wystarczy wspomnieć, że jeden potrafi w ciągu roku zjeść ponad 10 kg ikry i skrzeku płazów. To powoduje zachwianie delikatnej równowagi w ekosystemie. To jest naprawdę niezwykle groźne. Druga kwestia to jest właśnie przenoszenie patogenów, często patogenów nieznanych wcześniej w naszym środowisku, gdzie nasze gatunki w ogóle nie są na nie odporne. I to jest chyba najistotniejszy problem i zagrożenie. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach zbadał żółwie morskie i potwierdził występowanie nieznanych wcześniej bakterii. Wynikiem, który na pewno, na który warto zwrócić uwagę, jest nowy gatunek chlamydia wyizolowany od inwazyjnych gatunków żółwi. Mamy też liczne izolaty różnego rodzaju bakterii. Salmonella, acinobacter, szewanella. Bakterii, które w określonych warunkach mogą być potencjalnie chorobotwórcze dla innych zwierząt, dla żółwi, choćby chronionego żółwia błotnego, dla ryb, być może dla ptaków, być może dla człowieka. Obecność nowego rodzaju bakterii może być też poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Co ciekawe, ta pierwsza grupa, która jest prawdopodobnie nowym gatunkiem, jest grupą wykazującą podobieństwo do gatunku chlamydii, które mają potwierdzony potencjał zoonotyczny.
Dlatego też biorąc pod uwagę fakt, że żółwie bytują w środowisku naturalnym, gdzie często ludzie spędzają swój wolny czas, istnieje ryzyko, że mogą stanowić one zagrożenie dla zdrowia publicznego. Naukowcy szacują, że od otwarcia granic Polski w 1989 roku ponad 1 000 000 gatunków zostało przywiezionych do naszego kraju, a 1/3 z nich wypuszczona na wolność. W 2016 roku w okolicy Lublina złapano około 50 zwierząt, a w 2017 roku blisko 25 każdego miesiąca. Stanowi to naprawdę poważne zagrożenie dla przyrody. Na koniec Syria. Trwają walki w Arrakce. Wspierane przez amerykańskie oddziały syryjskich sił demokratycznych weszły do miasta kontrolowanego przez samozwańcze Państwo Islamskie i odbiły kolejne tereny. Arabsko-kurdyjski Sojusz Syryjskich Sił Demokratycznych wszedł do Rakki, bastionu ISIS. Po zajęciu wschodniej oraz zachodniej części miasta siły koalicyjne skierowały się do centrum. Napotkały jednak silny opór ze strony dżihadystów. Sprzymierzone wojska weszły jednak od południa i zrobiły wyłom w historycznym murze otaczającym Stare Miasto, dzięki czemu udało im się zająć nowe terytorium oraz uratować cywilów. Jednak bojownicy z tak zwanego Państwa Islamskiego w dalszym ciągu zajmują część tego miasta. Według koalicji ma go bronić ponad 2000 dżihadystów. ISIS zajęło Rakkę w 2014 roku i przekształciło w swoją stolicę w Syrii. Szacuje się, że pozostało tam 100 tysięcy cywilów. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 16, a teraz prognoza pogody z Panem Bogiem. Iwona Kowalska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dziś nad północną, wschodnią i środkową Europą dużo chmur, opady deszczu i lokalne burze. Na południu mnóstwo słońca. Najchłodniej w Berlinie 18 stopni, gorąco w Rzymie i w Madrycie 35. I przejdźmy do mapy kraju. W całym kraju przelotne opady deszczu i zachmurzenie duże oraz umiarkowane. Na termometrach od 16-18 stopni w północnych regionach do 25 na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z zachodu. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie i wyniesie około 1015 hektopaskali. Na teraz to wszystko. Kolejna prognoza pogody wieczorem. Do zobaczenia.